Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku recenzja zestawu 60036 Baza Arktyczna. Świetny zestaw, wielka baza arktyczna, a my znajdujemy się na biegunie południowym w Antarktydzie. No i jest dosyć zimno, dlatego musimy wejść do bazy i się ocieplić. Ale widzicie, nawet tutaj dotarł efekt cieplarniany i po prostu ten śnieg topnieje, dlatego musimy się cieszyć z recenzją. Zapraszam do recenzji. Przyjrzyjmy się, co znajdziemy w naszej bazie. No oczywiście mamy tą naszą główną konstrukcję, czyli świetną bazę. Ona jest ustawiona na takich oto podstawkach. Fajnie to wygląda i to są rzadkie elementy i fajnie, że dużo takich elementów nam Lego włożyło. Co mamy dalej? Mamy również pojazd z wiertłem, który może przewiercić kulę śniegu, które zaraz wam pokażę, kulę lodu bardziej. Mamy również helikopter, który jakby się uprzeć możemy tutaj gdzieś zamontować. Mamy również taki oto śmigacz śnieżny, to jest też również bardzo fajna rzecz, no i ją możemy nawet wsadzić do garażu. Już wam to pokazuję, jak to działa. O, proszę bardzo. I mamy również zaprzęg takich oto piesków. Bardzo fajne odlewy, no i szkoda, że one zostały wykorzystane tylko do tej serii LEGO City Arktycznej, bo taki odlew piesków, szczególnie z tym ogonem, mega mi się podoba. Tutaj jeszcze mi wyleciały rybki, no i świetny odlew miśka. To jest naprawdę bardzo fajny element. Jest bardzo zimno, więc wchodzimy do bazy arktycznej. Dobra, lecimy z tematem. No i tak, ja już wróciłem, jesteśmy w bazie, no i zrobiło się już trochę cieplej, ale nadal jest zimno, dlatego mam mój sweter. No i dajcie znać, jak wam się podoba. Yo! Dobra, także zaczynamy. No i tak jak wam mówiłem, duży zestaw, czyli oczywiście dużo figur. I znajdziemy w nim aż 7 minifigurek. Raz, dwa, trzy, dwie w środku, co daje nam 5, 6 i jeszcze tutaj jeden tworzy nam 7. Także szczęśliwa liczba 7. No tyle tych figurek w tym zestawie znajdziemy, jest to po prostu masakra. Zestaw marzenie. Zestaw, który dostałem na święta pod choinkę. Naprawdę dużo rzadkich elementów. Mam tutaj na myśli na przykład te pieski, które są świetnymi odlewami. Również misiek. Również dostajemy taką oto siatkę. Masa funkcji bawialnych, które zaraz wam zaprezentuję. Najpierw na początku przejdźmy do tej bazy, bo ona jest naprawdę cudowna. Ale zanim do tego przejdziemy, to opowiem wam krótką historię, która nadarzyła się w sklepie. Było to kilka lat temu, ale pamiętam jak dziś. Ten zestaw stał sobie na półce, no i pewne dziecko było z mamą. Rzuciło się na podłogę i mówi: mama, kup mi ten zestaw, krzyczy do niej. No i nie wyszli ze sklepu, aż mu mama nie kupiła tego zestawu. No zestaw naprawdę robi wrażenie. Podobają mi się te wszystkie detale. Podoba mi się nawet ta kolorystyka pomarańczowa, bo to jest też rzadki kolor, który nieczęsto dostajemy w zestawach. Naprawdę set mega udany. A żeby wam to potwierdzić, sprawdźmy, co znajdziemy w tej bazie. Zmieniamy kadr i w głównej części skupiamy się na naszej przepięknej bazie. Co od razu rzuca nam się w oczy, ten przenośnik taśmowy, to jest świetna funkcja bawialna. Już wam pokazuję, jak to jest tutaj zrobione. Mamy sobie taką kulę lodową i możemy ją po prostu ciągnąć do góry. Świetna funkcja bawialna i widzieliście coś takiego w innym zestawie? Bo ja nie, widzę to po raz pierwszy. I w tym momencie nasza... Wow, teraz mi akurat się stoczyła. Ale w tym momencie nasza kula trafia do tego miejsca, no i sobie podchodzi pan z młoteczkiem albo z taką oto piłą, która również tutaj jest przyczepiona. Może teraz to przesunę. O, mamy takie trzymacze i mamy jeden z atrybutów, jest to piła. Rozpiłowujemy tą skałę lodową w taki oto sposób i mamy tutaj taki oto przepiękny diament, czy też inny surowiec mineralny. Co robimy dalej? Wchodzimy do wnętrza naszej bazy. No i tutaj już nas witają jakieś urządzenia, jakaś aparatura i bardzo fajnie to wygląda.
Ale co robi nasz główny bohater, czyli gościu, który przewodzi tą całą misją? Wchodzi i ma tutaj mikroskop, również ma lupę, którą sprawdza ten diament. Naprawdę tutaj można stworzyć tysiące historii i w bardzo fajny sposób się pobawić. Oprócz tego wyświetla nam się jakiś tutaj monitor i on pokazuje nam funkcję jakby tego diamentu, czy też po prostu jakie ten diament ma właściwości, oraz mamy również panel sterujący, czy tam na przykład jakiś mamut nie przybiega do naszej bazy. Okej, przejdźmy do drugiej części i tutaj mamy takie zwykłe otwarcie, to już widzieliście na wstępie, kiedy zapraszałem Was do tej oto bazy. Otwieramy to w bardzo prosty sposób. Jest to zaczepione na klipsach i bardzo fajnie to wchodzi. Po co mamy tutaj takie miejsce? To też Wam chyba pokazywałem. I teraz tym oto skuterem możemy sobie wjechać do środka. I w taki sposób możemy go tutaj zmieścić. Taki fajny, mały garaż. No i fajnie, że coś takiego zostało zaprezentowane. Ale teraz jeszcze obróćmy ten zestaw od tyłu. Ponieważ tutaj również mamy takie otwarcie. A tutaj co? Tutaj napotyka nas pan, który siedzi sobie tutaj przy jakiejś kawce. Może sobie pogadać z jakimś innym odkrywcą. Na przykład, o, tutaj możemy wsadzić go na drugie siedzonko. Tutaj na pewno się chłopaki rozgrzewają. Mają telewizorek. Tutaj jeszcze takim smaczkiem mamy obrazek. Prawdopodobnie z rodziną tego oto naukowca. Naprawdę bardzo fajna jest ta baza i możemy tutaj stworzyć milion historii. I teraz coś, co mnie chyba najbardziej urzekło w tym zestawie, czyli przepiękne psy. Ja teraz jednego wyczepię. Zobaczcie sami, jaki to jest piękny odlew. Świetna mordka, świetne uszka, ale najlepszy wydaje mi się, że jest ten ogonek. No naprawdę świetny piesek. A nasze pieski husky ciągną taki oto zaprzęg. Mamy tutaj skrzynkę z rybami oraz inne atrybuty w postaci takiej oto wędki. To jest też świetny element. Kolejna świetna rzecz w tym zestawie, czyli pojazd śnieżny na gąsienicach. Ja uwielbiam w tych zestawach Lego to, że one wydają taki fajny dźwięk. No i rzeczywiście jakby jechał jakiś czołg. Świetnie to wygląda. No i co my tutaj mamy? Mamy taką łapę, którą możemy ruszać. Mamy również to wiertło, którym możemy rozwiercić tą kulę lodową, którą Wam już pokazywałem. Mamy również kabinę, w której znajdzie się jedna minifigurka, no bo więcej tutaj nie włożymy. Mamy również kierownicę, wiecie, takie podstawowe zagospodarowanie, ale naprawdę ten pojazd jest świetny, masywny, no i naprawdę wygląda porządnie. A na sam koniec zostawiłem ostatni krok, który wykonują nasi odkrywcy, czyli skarb muszą gdzieś przewieźć. No i co oni robią w tym momencie? Mamy z tyłu taki oto hak, możemy go rozwinąć i naprawdę fajnie to działa. No wiadomo, taki hak, który dosyć często występuje, w tym zestawie nie mogło być inaczej. Zaczepiamy o taki tutaj otwór. No i w tym momencie mamy to zaczepione. Podoba mi się ten element siatki, bo on jest dosyć rzadki i w tym momencie możemy sobie odlecieć z tym skarbem. Chciałbym zwrócić uwagę na odlew tego miśka. Na początku zachwalałem, no i jest naprawdę cudowny. Może się przydać do jakichś mocków po prostu śnieżnych. Jest to naprawdę świetny element, który każdy fan Lego powinien mieć w swojej kolekcji. Patrzcie, jaki on ma słodki pyszczek. 733 elementy zawiera ten zestaw. Czy jeżeli powiedziałbym Wam to na początku, uwierzylibyście? No wydaje mi się, że jest to mała ilość, a nasi konstruktorzy z takiej małej ilości zrobili taki świetny zestaw. Tutaj nie ma co podsumowywać. Zestaw 10 na 10 ja oceniam, to jest moja ocena. Naprawdę od takich zestawów LEGO City po prostu LEGO powinno się wzorować. Wczoraj nagrywałem odcinek z nowych zestawów na rok 2022.
tam nie znajdziemy żadnego takiego zestawu. Czy wy też macie takie wrażenie, że teraz te zestawy z LEGO City robią się gorsze niż były kiedyś? Ten jest po prostu boski. No i mam nadzieję, że w dzisiejszej recenzji przekonałem was do tego zestawu. No i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo to mega pomaga i motywuje do dalszej pracy. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!